Policja powiatowa w Płocku podsumowała rok. Czy ten rok był bezpieczny? Moim zdaniem był bezpieczny. Przede wszystkim był bezpieczniejszy niż rok wcześniejszy, a więc jakby porównując, odnosząc się do wcześniejszych lat, myślę, że i zdarzeń przestępczych było mniej i wykrywalność, czyli nasza skuteczność też była większa, więc sądzę, że mieszkańcy naszego powiatu, miasta, gminy Puck również mogli czuć się w naszym w miejscu zamieszkania bezpiecznie. Z niektórych statystyk widzieliśmy, że na przykład czy przestępczość, czy interwencje policji na przykładzie Rekowa Górnego na przykład spadły, prawda? To też są chyba dobre liczby, jeżeli chodzi w niektórych tych miejscowościach, jak to wygląda. Tak, rzeczywiście tutaj trudno taką zależność znaleźć, bo to zależy od tego, ilu przyjedzie turystów choćby, tak? Bo sezon, jak widzieliśmy na prezentacji, sezon letni bardzo silnie oddziaływuje na liczbę zdarzeń w całym roku. On bardzo mocno, pomimo że to są tylko dwa miesiące, bardzo mocno oddziaływuje na stan bezpieczeństwa całego powiatu w całym roku. No właśnie, a jeżeli mówimy o tej turystyce, w gminie Płock chyba nie ma aż takiego dużego natężenia, jeżeli chodzi o turystykę, o turystów. Rzeczywiście nie, natomiast musimy pamiętać o tym, że są tutaj drogi przelotowe, przez które przejeżdżają turyści, mogą zatrzymać się w miejscach, które są na przykład atrakcyjne turystycznie i choćby samo to powoduje, że jest zwiększona liczba zdarzeń, zwiększona liczba zagrożeń, które mogą się pojawić. To, że turyści przyjeżdżają na przykład do Władysławowa i tam mają swoje docelowe miejsce noclegowe, nie oznacza, że nie jeżdżą po okolicy i nie odwiedzają na przykład Pucka. Nowoczesne możliwości policji, na przykład mój dzielnicowy, aplikacja, mapa zagrożeń bezpieczeństwa. To znaczy one wspomagają jak gdyby naszą pracę, one powodują to, że ten kontakt policji i społeczeństwa jest lepszy. Na tym nam bardzo zależy, bo bez wiedzy o tym, co się dzieje w terenie, o tym, co się dzieje wśród ludzi, nasza praca jest dużo trudniejsza. Dlatego bardzo nam zależy, że za pomocą takich właśnie nowoczesnych, współczesnych narzędzi również przybliżać ten kontakt ze społeczeństwem. Jeżeli mówimy o naszych dzielnicowych, bo mamy ich dwóch na terenie gminy Płock, proszę nam powiedzieć, z czym najbardziej w tym roku się borykali, z jakim największym problemem, jaki mają? Moim zdaniem chyba to, nad czym się musimy pochylać ze szczególną troską, to jest ta przemoc w rodzinie. To są te zdarzenia właśnie w tej podstawowej komórce społecznej, jaką jest rodzina. Bo jeśli nieodpowiednio będziemy reagować, jeśli będziemy się spóźniać z naszą interwencją, to będą generować się różnego rodzaju sytuacje patologiczne, nieszczęścia, które później będą w efekcie zagrażały całemu społeczeństwu. Współpracujecie z Powiatowym Centrum Rodziny, czy z ośrodkiem gminnym? Jak ta wygląda ta współpraca? Czy z zespołem do spraw alkoholowych na terenie gminy Płock? Zdecydowanie ze wszystkimi tymi organizacjami, które Pan wymienił, współpracujemy po to, żeby właśnie jak najszerzej wychodzić do społeczeństwa w jak najszerszym kontekście, bo wiadomo, że niestety, często ten alkohol jest przyczyną nieszczęść i problemów w rodzinach, ale również czasami bezrobocie, czasami jakieś problemy związane z niedostosowaniem, nieumiejętnością radzenia sobie w życiu, więc w bardzo szerokiej płaszczyźnie musimy podchodzić do zapobiegania i zwalczania tej przemocy, zwalczania tym wszelkiego rodzaju złym rzeczom, które się dzieją w rodzinie. Środki, które przekazała Rada Gminy w Płocku na Komendę Powiatową Policji w Płocku, jakie to były środki, na co one zostały przeznaczone w takim krótkim przekazie? Te najważniejsze oczywiście. Głównie to jest wsparcie finansowe związane z zakupem samochodów. Samochody siłą rzeczy zużywają się i ilość kilometrów, które przejeżdżamy jako policja, jest bardzo duża. Zresztą było to widać też na slajdzie związanym z sezonem letnim. W związku z powyższym wsparcie gminy, wsparcie rady, wójta w tym zakresie finansowe przy zakupie samochodów jest dla nas bardzo istotne i bardzo za to dziękujemy.